Cześć, siemanko, z tej strony Machasolec. Cześć, witajcie, z tej strony Brączek. A ja witam was w kolejnym to już odcinku z naszej polskiej wsi na Borusiowo V2. I jak sami wiecie, w poprzednim odcinku robiliśmy sobie szanokosy, u Brączka żeśmy tam już sobie zwijali. Także dzisiaj nie pozostaje nam nic innego, jak odpalić naszą wreszcie 85, bo nią nic nie było robione, tak można powiedzieć, od samego począteczku. I ruszyć do Brączka z zapożyczeniem sobie zwijarki, bo u mnie pasek poszedł. Pierdolną. Ogólnie dzisiaj będziemy robić sianokosy i mam nadzieję, że uda mi się to zwinąć. Sąsiad, tu masz, czy masz z tyłu gdzieś? Z tyłu. Dobra. I dzisiaj postaram się to zwinąć, sprasować oraz owinąć. Mam nadzieję, że wszystko to się uda. Miał mi na początku Brączek pomóc ze zwijaniem. Jak nie, to tak najwyżej później zrobimy, ale mam nadzieję, że się uda wszystko zdążyć w odcinku. Najwyżej chwilę będzie dłuższy, ale też nie za długi, bo Brączek dzisiaj też będzie na momencie i musiał kamerkę upiąć. Jak zawsze w sumie. Najwyżej zrobimy tak jak ostatnio, nie? Dobra, ja sobie sam podepnę. Muszę no a ja dzisiaj, jadę sobie złożyć belki. Ogólnie przepraszam, ale dawno nie było farminga. Nie, ostatnio tak nie możemy się wszyscy zebrać. Ja robię ten modpack na tą naszą czeską. Już praktycznie wszystkie mody mam skończone. Ale tak nie ma czasu, żeby to nagrać. Ogólnie Brączek, gdzie ty jadziesz? A, tu. Myślałem, że ktoś teraz woził tam koło mnie. Znaczy to są tylko dwie belki, także. Aha, także se tam zwieść i przyjać tam. Kurwa, komuś, tu jest akurat tylko jedna belka. A no tak, bo pamiętam, że rzucie na odcinku jedną się udało zrobić i koniec było. Dobra, to ja ją wezmę wtedy tam. Na lucernę. Dobra. Żeby zwinąć wszystkie razem, tak, a nie. Tak zrób. My już sobie tutaj wjeżdżamy, będziemy dzisiaj robić z żyta, zwiniemy i sprasujemy. Sianokosy będę raczej robił, mam nadzieję, z trawy, że mi się chociaż z trawy udało. To będę się bardzo, ale to bardzo cieszył. Dobra, wszystko podłączone. Możemy sobie śmigać od poprzeczniaka tutaj troszkę, na dwa razy bynajmniej sobie odwiniemy. Uwaga, kamień. Oj, tu będzie ciężko, nie zrobię tego, co chciałem jednak. Czekaj. A co chciałeś zrobić? Chciałem od poprzeczniaka na dwa razy, ale kamień jest na miedzy, wiesz? Żeś postawił kamień, żebym ci nie przejeżdżał chyba. No to obie drąki, żeby ludzie nie ścinali zakrętu. O Boże. Adam się... O Jezu, pedały mi się pomyliły, ty. Uwaga, bo jadę przez wieś. Już? Mhm. To nie za szybko? Jak za szybko? I ogólnie ludziska, słuchajcie, no na dniach powinno wszystko już być. Bynajmniej mam taką nadzieję. Ale zobaczymy, bo czy będzie sens w ogóle ruszać przed wyjazdem do Brączka, to też tego nie wiem. Ale co ruszać? Serię? Serię właśnie. Czy jest sens rzucić jeden odcinek? Możemy ją ruszyć u mnie. No chyba, że tak zrobimy, ale no to trzeba będzie się zastanowić. No zobaczymy, pomyślcie w komentarzach, co będziemy tu teraz gdybać, bo już 3 minuty nam minęło, nic ciekawego żeśmy o nie powiedzieli. Ogólnie pogoda dopisuje. Ostatnio, powiem wam, byłem na polu posprawdzać zboża, no to tak jeszcze troszkę miękkie, bo jednak te deszcze dały się we znaki. Ziarko jest miękkie, przez tą suszę wcześniej, która była, to ziarko jest tak zmarszczone i tak jest wysuszone, że nieciekawie to wygląda. Myślałem, że troszkę lepiej będą wyglądały te żniwa w tym roku. Ogólnie no tragedii nie ma, tak? Tragedii nie ma, ale też rewelacji też nie, bo te deszcze jak były wcześniej potrzebne, to ich nie było. Teraz przyszły jak są niepotrzebne, bo już by można było kosić. Słoma się czarna robi od dołu, tam wiecie, wszystko zaczyna przerastać. I to tak jest nieciekawie, ale już tata dzisiaj kombajn tam widziałem, coś tam szpera przy kombajnie. Przyczepę mamy już naszykowaną, bo szykowaliśmy na dniach. Także myślę, że już niebawem to wszystko ruszy. Oby chociaż padało jak będę u Brączka, powiem tak, bo jak żniwa ruszą, gdy będę u Brączka, to będzie lipa, bo prawdopodobnie wtedy bym nie był w ogóle na żniwach u siebie, bo u mnie te żniwa trwają 3-4 dni, więc lipa totalna by była. Damy radę, mi się wydaje, że dopiero jak wrócimy. No mam na taką nadzieję, że tak będzie. Ogólnie fajnie zgrabia ta twoja. Kurwa, to jest zajebista sprawa, ta zgrabiarka, nie? No ogólnie będzie trzeba pomyśleć nad takim nowym nabytkiem. Może, jak wiecie, sianokosy. Fakt, że to jest sąsiedzka pomoc, więc ten sprzęt jest używany raz w roku. Bynajmniej jak ja miałem z sąsiadem też na spółę, tylko że ja mam pająka na spółę i słoneczko, bo kiedyś ja miałem krowy, ale tam mi trawa poszła na buroki. Widły by się przydały, oj by się przydały widły. No, ale są, chyba wyszły. Wyszły, ale nie działają. Wiesz, ja sprawdzałem, ja od razu jak wyszły, to ja je sprawdziłem. Niestety nie działają. Aha. Także szkoda wielka. Czekajcie. No dobra, może być. Ja te belki, tak myślę, tutaj pozostawiam chyba tak poukładane. No, pozostawię, ja też tak będę je tu zostawiał, wiesz?
Później dopiero sobie pozwolę kiedyś, jak na momencie będę miał chwilkę. To ja z sąsiadem też tak, jak miałem krowy i sąsiad miał krowy, to mieliśmy na spółek kupione pająka i słoneczko. No bo wiecie, jak jedna łąka, sąsiad ma i ja, no to nie opłacało się kupować dla siebie tylko maszyn. Dobra, czekajcie, ja tu sobie jakoś fajnie nawinę. Dobra. No w sumie tutaj co, mamy po dwie łąki, może tak powiedzieć. Ale żyto jest tęgie, nie? O ciebie lucerna też była przecież. No kurwa, ile to jest bolek, ty? Ja ze 3 pokosy będę miał tu pewnie. Jak ze 3 pokosy? No, maksymalnie 3 pokosy będę miał. A, że 3 wałki? 3 wałki, no, sorry. Bo pokosów to... Kurwa, 3 razy będziesz gdzie to kościół? Pokosów miałem kilka. Także powiem wam, że z tymi żniwami w tym roku to tak... No, zobaczymy, jak to wypadnie. Ludzie widziałem wczoraj, już ruszyli, ale to te zboże, to zależy, kto tam miał u nas na piachach, jak mają. Oni najczęściej... U ciebie koszą już? Tak, bo u nas jest taka wieś niedaleko, w której są same piachy, nie? Lasy, piachy i w ogóle, nie? I oni zawsze pierwsi żniwa zaczynają. No i tak jest w tym roku też. Zaczęli pierwsi żniwa, bo na tych piachach to wiadomo, nie? Jak to tam... Kurczę, czemu mi go zgarnia? Czekajcie. Ale lipa mi wyszła, ty. Co? Nie wiem, jak to zrobić, bo mi pobiera ten pokos. Czekajcie, kochani, ja muszę sobie na klawiaturze to ogarnąć. Źle ustawiłeś pewnie. Czekajcie. To nie bierz całego. Nie, no nie biorę. Postaram się tu. Będę jechał wolno. Panie władzu, jechałem szybko, by ślubę zapierdalać. Dobra, gitara. Powinniśmy to jakoś ogarnąć. Nie ściąga za bardzo? Nie, nawet jest w miarę. Muszę sobie teraz myszką posłużyć się, żeby mi się lepiej to... No, gitara się ma. Jo, więc no żniwa, mam nadzieję, że już niebawem. Fajnie, jakby Brączek już był, wtedy by na pewno się coś więcej ponagrywało. No kurwa, jak ja będę, to na pewno nagrałem film jakiś. No, kurde, nie jeden. Możliwe, że jak ty będziesz u mnie, to Bartek będzie kosił z Kasprem. Fajnie by było, fajnie jakbyśmy u ciebie właśnie coś chociaż nagrali. No Mokszyn na pewno nie, bo Mokszyn dopiero w sierpniu, ale no. Możliwe, że Bartek z Kasprem już coś zaczną. No, na pewno pojedziemy też ze 2 dni do Adriana, nie? Bo Adrian już mówił i ogólnie tam wyszły jajca z tym, z Agrotermem. Ale to się wam powie na odcinku, albo na vlogu, którym będziemy mieli nagrać. Na razie nie będę mówił, o co poszło. Ale Adrian za to w zamian ma nam znaleźć bardzo fajne gospodarstwo, gdzie też tam ma chyba 6 lekcjonów do cięcia. Ja wiem, jakie to jest gospodarstwo. No. Avena czy jakoś tak? Co? Avena czy jakoś tak? A nie Adkonis? Nie wiem, może. I właśnie byśmy tam pojechali. Myślę, że całkiem w porządku by było, jakbyśmy chociaż te dźwięki z Agrotermu zastąpili, no bo obiecaliśmy, więc chcieliśmy tam jechać, no ale niestety nie da rady. Więc coś musimy w zamian poszukać. I nagrać, z dziewczynami będziemy, także jedna z naszych tych zostanie spełniona na pewno. Mam nadzieję, że też tam fajnie, ważne, żeby chociaż wypaliło. Dobra, ja spadam. No a jeszcze chciałem powiedzieć, że na pewno u Karola nagramy na 3 forsznity coś. O, wreszcie coś ciekawego by poleciało na kanał. Ja ogólnie mam żyto do sklejenia, mam muzykę znalezioną, ale nie mam się za to kiedy zabrać. O ja mam 3 filmy z Sianokosów też. Także, o kurde, te Sianokosy, jak ty byłeś jeszcze u mnie. Znaczy, ja byłem u ciebie, o Boże. No, już od Maćka jeszcze mam. No. Także kurczę, wtedy fajnie to wyglądało. Dobra. Co ja mam zrobić, jak belka się przy... Nie mamy półżobek? Grane? No chyba nie. Powinniśmy mieć. Podpinamy tą zajebistą prasę. A jak to się robi? Oj. No lewy przycisk myszki. Co nie, się... to nie mamy. Nie robiłeś nigdy tym? Dobra, to zostaw jedną, to sobie jakoś tam potem... Powinieneś dać radę. Dobra, my już zapinamy prasę, lecimy sobie z Sianokosami. Kurczę, powiem wam, że w tym roku się dowiedziałem, że będziemy stopki robić. Gdzie? Bo nam już się kończą. No u mnie. Ja? No. To będzie robota, kurwa. Będzie robota, będziemy pojeżdżać, będziemy na widu lecieć, będziemy to zbierać później. Dobra. Prasowanie idzie jak ta lala. Dziadek przyjedzie, będzie sumę wozić. Także już, o Jezu, ze 4 lata ludzie nie miałem chyba, naprawdę. Ze 4 lata jak nic nie miałem snopków robionych. Bo wiecie, na stodole mam tam kilka świnek, trochę kur, to tam wystarczyło mi wszystko. Na stodole kilka świnek? Kilka świnek, jo. Także z tym... Na stodole się nie trzymasz świnek. Jak nie? Nie masz? Na stodole? No. Nie, żartuję. Na stodole mówię, że mam snopki, nie? I w tym roku prawdopodobnie, nie wiem, tam... Kurwa, prawie wyjebałem belkę. Jest, mam ją! Przy chałupie będziemy mieli. Kurde, tak wziąłem raz na raz. Ale tu będzie mało bel z tego, nie? Z trawy. Myślisz? Jedna bela? Nie, na dwie.
bo ja mam większą łąkę. No dwie na pewno będą tam. Dobra, ale dobiło chyba ładnie. Ty to co, mam przyjechać ci owijać, czy nie? Rozładuj prasę, przycisk numer 10. Moment, nie, wiesz co? Bo co ty, mamy 10 minut odcinka, także ja sobie zdążę to zrobić. Wszystko. Myślałem, że wiesz, nie zdążę, nie? Możesz sobie szykować tam bizuna na ten, na żniwa. Właśnie, bo już ogólnie jutro odcinek prawdopodobnie ubrączka. Czekajcie, pojadę sobie teraz tu od końcówki złapać to. A, poszedł! Więc w tym roku będzie prasowane właśnie kilka na snopki i wszystko będę prasował, to jeszcze nie wiem jak, prawdopodobnie Damian będzie mi prasował i będę się wymieniał za obornik. Także w tym roku gruba akcja. Brączek, jesteś? Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie. No. Wyjebało bało mi internet, niestety, ale tak się od czasu do czasu musi zdarzyć. Więc powracając do tego co mówiłem, to w tym roku będę wymieniał słomę na obornik. Ile tego wyjdzie nie mam pojęcia, ale na pewno jakąś grubą akcję obornik się nagra, chociaż bynajmniej u mnie pierwszy raz chyba. Trzeba będzie troszkę różnik podszykować. Ogólnie miał być cały remontowany, ale w tym roku to funduszy nie było i nie zdążyłem ani wyremontować całej przyczepy, ani wyremontować rozrzutnika, także będziemy musieli dopiero poczekać w następnym po żniwach. W następnych pożniwach. Bynajmniej po tych żniwach będę chciał wszystko porobić, ale jak to wyjdzie, to wiadomo, trzeba pieniędzy, a z tym to jest zawsze ciężko. Ja ale z tymi wydłami do ciebie, nie? Dobra, to jedź. Chcesz, to możesz mi tu tą pozwozić na, jakbyś był taki miły. O, to możesz mi pomóc. Dobra, wiem gdzie. Czekaj, ja sobie ogólnie polecę. Nie muszę. Bo będę tutaj owijarką podbijał. Ale się przyciskam tu przez ten. Przez wodę. Troszkę mi farminga wyciszyło, kurczę, szkoda. No ale trudno, będzie nas najwyżej troszkę lepiej słychać. Więc ten obornik, też pokazy kuboty będą u mnie, znaczy tam wiecie, kubotę dostanę na testy. Przy okazji chyba będzie jeszcze, będę miał puk talerzowy na testy. Zobaczymy jak ATMP? Tak, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Zbiera mi? Zbiera, dobra, ważne, że zbiera. Ogólnie, a, widzicie, bo zapomniałem wam powiedzieć. Ogólnie, słuchajcie, jest taka sprawa, że wyszedł taki mod, bo się pytaliście jak prasować lucerny, jak prasować żyto. My ogólnie mieliśmy specjalne prasy porobione, Arek nam porobił tam linijkę, nam wpisywał od tego, że może prasa prasować nieprzetrząśnięte. Jeśli ktoś chce się tam bawić, to się pobawi, a jak nie, to teraz na dniach wyszedł mod. Jak on się nazywa, to nie wiem, że Arek mi wspominał, że jest jeszcze taki mod na prasowanie właśnie tych upraw. On dodaje chyba do wszystkich pras tą linijkę, tak bynajmniej mi się zdaje. Także tam sobie poszukajcie, pobierzcie to, jak znajdę to wam najwyżej w opis skleję, ale nie obiecuję tego. I kolejną rzeczą jest tak, że ubrączka nad wiatą, nad stodołą, macie takie... od podwórka strony, macie takie wrota wysoko. Jak się podjedzie dobrze przyczepą, to tam możecie zostawić sobie snopki. Oj, jak kurde, tu belka za belką będzie, nie? Tam możecie zostawić sobie snopki i u mnie na stodole, nie, w stodole jest taki oddzielona stodoła, tam macie snopki nawet poukładane, tak jak podjedziecie, prawdopodobnie powinny się zrzucić snopki. Z takich ogłoszeń parafialnych to by było chyba na tyle. O kurwa, żeś się rozgadał? No, żem się rozgadał, bo no i tak często jak sobie nie zapiszę czegoś, to już później pamiętam. Ale żeś, kurwa, znowu się zapatrzyłem. Zapatrzyłem się stary na twoje belki, wiesz? A żeś ładnie je poukładał. Bo ja jestem zajebisty. Te belki byś mi mógł tu pomóc, nie? To bym był niezmiernie szczęśliwy i wdzięczny ci. Jakbyś mi te belki potem... Dobra, my sobie tu teraz cofniemy jeszcze ładnie. Zawiniemy rogalika. O, kamień! Uwaga! Urwie następnemu. co z Bolusiowem? Kurczę, no myślimy na czym założyć serwer w ogóle. Bo nie mamy pojęcia jak na razie na czym, na jakim hostingu założyć serwer dedykowany. Nie chcemy urzać się na tym samym. Chcemy spróbować czegoś innego, bo może tak to ja nie miałbym lagów. No ciekawy jestem bardzo. Bo tak to nie mamy serii za Daśkiem. Więc mam nadzieję, że też niedługo powinien ruszyć. Brączek dzisiaj się powinien za to może zabrać. Chuj, kupię na jakimś zjebanym hostingu, zobaczymy. Nie, no nie ma sensu chyba kupować, żeby znowu... Mam ci zwozić tutaj też? No ty byś mógł pozwozić gdzieś tam do, wiesz, gdzieś je ładnie. Dobra, wiem gdzie. Dobra, ja mam sprasowane. Już? No. Pierdolę.
Nie, no wiesz, kurde, no 60 większe zbicie mam tu, nie? Dobra, wyłączamy. 4 belki, nie? Jo. Za dużo nie miałem, wiesz? Powiem ci, więcej ty miałeś. Bo ja miałem troszkę większą tą, większe pole. Kurczę, ale powiem ci, szkoda, że już nie mamy krów ani niczego. Porobiłbym sobie sianokosy. Naprawdę, pamiętam jak kiedyś zawsze ścięło tą trochę, jechało się poprzewracać kilka razy. Fajnie było, a teraz już, aj dawno nic takiego ciekawego nie było. Żniwa, kilka dni teraz trwają u mnie. Ale fajnie, że swój kombajn, nie trzeba się nikogo prosić. Dobra, siadamy sobie. Dobra, lecimy 60 z owijarką, tu już stoi. Owijarka jak na razie to chyba najlepsza do farminga. Lepszej się nie da znaleźć. Bieraliśmy jeszcze jakieś różne, chciałem nawet tą polską owijarkę. Ty to weź może owij najpierw moje. Czekaj. A jest, dobra. Czemu? Ja to sobie owinę najpierw, wiesz? Ty chuju, bo ty, ja tobie to wiesz, tylko tu chyba z trawy można owijać. Co? Tą owijarką chyba można tylko trawę owijać, wiesz? To co, lucerny nie owijam? Chyba nie owinie. Nie mam pojęcia, zaraz zobaczymy. Ale jest coś z tą owijarką, że ona nie przyjmuje. Ale ja przecież pamiętasz o ciebie, nie? No próbowaliśmy i owca nie chciała owinąć. Gdzie ty to związłeś mi? A, dobra, są. Kurwa, ty, ja teraz nie wcofnę tam. A nie, no może wcofnę. Czekajcie. Opuszczę. O co ci chyba chodzi? Moment, potrzebuję panel pomocy. Rozłóż na piątkę. Dobra. Opuść. Ty, ja miałem 8 belek, ty masz tylko 4 tu. Tabela nie jest obsługiwana? No chyba se jaja robicie. Ale żeśmy se poowijali. Kurwa, jak u mnie ostatnio, ty. No jak u ciebie, dokładnie to samo, ale ty, no ja myślałem, że wtedy... No skurna dziot. Ale że Bor nawet traf nie chciał owinąć? No. Może przez to, że właśnie jest ten. Że jest nieprzetrząśnięta, nie? No na pewno przez to, na pewno przez to. No przez to, no przez to, ale właśnie z Arkiem gadałem, no i chuj. Dobra, no trudno, sobie zostawimy to. Jeszcze pojadę w razie coś sprawić tą lucernę, może jednak się lucernę uda. Nie, nie uda się też. 60 się zakopała, nie belkę mi z człowieku wciągło. Dobra, ja opuśćmy sobie. Także lipa totalna, nie owiniemy sobie chyba tego, szkoda. Bo chciałem sobie poowijać. No trudno, no co? Kolejny fail. Kolejny fail nam wyszedł. Zresztą, że dzisiaj będzie odcinek cały jakiś taki, nie wiem. Jakiś taki dziwny nam wyszedł. Czemu? Zajebisty. Dobra, lecimy. Sprawdzę, już tak sprawdzę, żebyście chociażby nie musieli się u siebie tam męczyć, jak będziecie chcieli to owinąć. Trzeba, nie wiem, jakąś może linijkę wpisać, coś w tym stylu w owijarkę. Arek nie wiedział właśnie, co wpisać. Została tam jakaś belka? Będę musiał znowu tą ruszyć? A no jak podjadę, to już będę... No ale robić. Kurwa, przez Żyda się nie pójdzie, no jak owsa nie szło, to Żydy też nie pójdzie, no kurwa, majster. Wiesz, sprawdzić zawsze warto, nie? Śpiewać każdy może trochę lepiej. Szkoda, że chociaż sobie nie zostawiłem tego zwożenia, wiesz? Bym sobie chociaż jeszcze pozwolił. No ale dobra, mamy jakiś tam odcineczek, nam tu wyszedł. Sianokosy skończone, także w następnym odcineczku będziemy sobie ruszać. Ja to chyba na sodowe się zawiozę wszystko zaraz. Będziemy sobie ruszać w następnym odcinku ze żniwami. Pierwszy zacznie już teraz Brączek. Także ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Ja już bardziej dziękuję za uwagę. Do kolejnego odcineczka i... Tak, do następnego. I jutro odcinek singla będzie, tak. I pojutrze też będzie u mnie. No, także dzięki wielkie jeszcze raz, na razie, trzymajcie się, cześć. Ja też dziękuję jeszcze raz, na razie.